Fuck, nie ma wyjścia amerykańskiego. Nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Co mam zrobić? Aha. No to wymyśliłem. Czym jest tak naprawdę dla mnie Skoda Rapid? Spaceback jest tak naprawdę chyba taką Fabią, tylko z większym bagażnikiem, bo w tym bagażniku śmiało się zmieścimy 400 chyba 10 dokładnie litrów pojemności, co sprawia, że trochę tu pomieścimy. Ahoj wszichni! Dzisiaj kolejna czeszka, a tym razem Skoda Rapid. I nie jest to wbrew pozorom wersja Style, a jest to wersja Ambition, doposażona o parę rzeczy, które zdecydowanie uatrakcyjniają ją i sprawiają, że jest to naprawdę nowoczesny look, jeżeli chodzi o Skodę. I naprawdę Skoda się może podobać, uważam, w tej wersji, bo jest coś innego. Mamy tu chociażby opcjonalne światła ksenonowe z takimi ciekawymi LED-owymi dziennymi, zamienne na kierunkowskazy. Troszkę chromu, troszkę elementów wyróżniających tego Rapida spośród innych Rapidów, na przykład firmowych. Felga 16 również tu wpadła i też wygląda, uważam, dobrze, pasuje do tego auta. Nasz egzemplarz 1.0 TSI, 95 koni, 3 cylindry, o czym oczywiście później, bo już jest dzień z 3 cylindrami, 110 koni, teraz 95 i zobaczymy, jaka to różnica, jak spalanie i jakie inne parametry, jeżeli chodzi o tą jednostkę. Klasyczny Rapid, już nam się opatrzył, już go znamy, facelifting wniósł trochę świeżości, chociaż niedługo Skoda Scala, ale na razie mam jeszcze Rapida po lifcie, który naprawdę uważam, że jest już mocno odświeżony. Linia boczna Rapida tak naprawdę to jest klasyczna linia chyba samochodu typu kompakt, typu hatchback, bo elegancko ścięty bagażnik, aczkolwiek nie za mocno, bo ten bagażnik jednak te ponad 400 litrów Wam oferuje. Z elementów takich stylistycznych, chociażby czarne lakierowane zabudowy lusterek, bądź czarne słupki B. I tyle. Reszta klasyk, po prostu BL Candy, bez żadnych listew, bez żadnej kombinacji, po prostu hatchback. No i jeżeli chodzi o tylną część Rapida, to na pewno wyróżnia go ciekawy zabieg stylistyczny, ogólnie, który sprawia, że Rapid trochę się wyróżnia, bo szyba jest pociągnięta aż do samego końca, tutaj do tej pierwszej części bagażnika. I to bardzo fajnie wygląda, to również też jest ta szyba taka przyciemniona, pasuje. To mi się podoba, to bardzo mocno wyróżnia wersję właśnie Spaceback od wersji Sedan. I takie auto jest bardziej, nazwijmy to, młodzieżowe. Lampy oparte na żarówce, tu nie mamy LEDów, jak są z przodu LEDy, ale mamy LEDy na przykład na rejestracji, co również w nocy daje bardzo pozytywny odbiór. Kamera cofania to również opcjonalna z spryskiwaczem. To też Simply Clever, a Simply Clever oczywiście w Skodzie jest multum, bo jest to jej konik. I tyle, jeżeli chodzi o Rapida. Jak Wam się podoba Skoda Rapid? Dla mnie dalej to auto wygląda świeżo, aczkolwiek następca już kroczy dużymi krokami, jak Yeti. Ale co? Zapraszam Was na jazdę litrowym TSI. Witam Was teraz już z wnętrza Skody Rapid w najnowszej odsłonie po faceliftingu. Egzemplarz, który otrzymałem do testu, jest to egzemplarz z silnikiem 1.0 TSI, jak już wspomniałem wcześniej, ale nie jestem najmocniejszym, bo jest to jednostka o mocy 95 koni. I tutaj różnicy jest niby tylko 15 koni i tak naprawdę w osiągach od 0 do 100 to jest niecała sekunda, więc to jest ten sam silnik, więc jak tutaj ktoś z Was, oczywiście się gwarancja skończy i chcielibyście
wprowadzić zmiany, modyfikacji softu, no to oczywiście te 115 koni do osiągnięcia bez problemu. Ale pytanie, czy potrzebujecie taką moc? Bo weźcie pod uwagę, że ten samochód jest bardzo lekkim samochodem, bo z silnikiem on waży 1,90 tony, a warto podkreślić, że 1.0 TSI jest jednostką bardzo nowoczesną i sama jednostka waży około 90 kg, co jest, uważam, bardzo dobrym wynikiem w tej chwili. Oczywiście to jest pojemność litra, ten silnik jest nieduży, on jest naprawdę niewielkich rozmiarów, ale jakikolwiek bieg wpinamy, zobaczcie, on tutaj nie ma żadnego wstydu, żeby coś spokojnie przyspieszyć, potrzeby kogoś wyprzedzić w trasie, to również nie stanowi dla niego dużego problemu. Czym dla mnie jest Rapid? Tak wspomniałem na początku, Rapid jest dla mnie trochę samochodem zarówno dla takiej rodziny 2 plus 2 spokojnie i jest to taka Fabia z powiększonym bagażnikiem, bo Rapid bardzo mocno bazuje na Fabii. Gdzieś tutaj patrząc po tych takich poszczególnych elementach, czy nawet stylistycznych, czy chociażby takich dosłownie zapożyczeń z Fabii, typu zegary, typu kierownica, czy klamki, tego trochę się możemy tu spokojnie doszukać. Rapid oczywiście, jak to cała marka Skoda, ma wiele rozwiązań Simply Clever, typu schrobacz krajowego paliwa, typu nawet u nas opcjonalna kamera ze spryskiwaczem, co też jest takim bajerem. Czy on tą kamerę wyczyści? Nie wiem. Pewnie nie, jak będzie bardzo brudna. Trochę tam tylko ją rozmarzę. Ale jest to pakiet, jest to, ewidentnie jest to coś, co ma Skoda, nie mają tego inni. Ale wracając do samego silnika, bo tutaj na tym się warto skupić. Ogólnie silniki TSI są dla mnie dosyć silnikami udanymi, szczególnie te jednostki, które są aktualnie, bo te wcześniejsze, typu 1.4 TSI z lat około 2011-2012, te silniki miały problemy, wiemy, z rozrządem, z braniem oleju i tak dalej. W tej chwili są te silniki już naprawdę wielokrotnie poprawione, są na paskach i tutaj zmian jest dużo, ale też odwdzięczają się dobrą dynamiką i dobrym, uważam, ekonomią, bo na przykład ta jednostka. Tutaj auto mam dokładnie tydzień czasu, w tej chwili jedziemy go oddać. Samo miasto, od poniedziałku do piątku, Wrocław oczywiście klasycznie, godziny szczytu rano, godziny szczytu wieczorem. I średnie spalanie z tych 5 dni, non-stop w korkach praktycznie jeździłem Rapidem, wynosiło 7,1, czasami 6,9, tutaj w tych mniej więcej granicach. Jeżeli chodzi o jazdę w trasie, jazda tego typu, czyli wbijamy sobie piąty bieg, to też ta różnica, tu jest skrzynia piątka, a w Rapidzie 110-konnym jest skrzynia szóstka. To jest na pewno też różnica, ale tu piątka jest bardzo długa i spokojnie ta piątka. Jeżeli jedziemy sobie 140 na godzinę, jest niewiele ponad 3000 obrotów. I spalanie przy jeździe 140 na godzinę na tempomacie, na autostradzie, wynosi dokładnie 7,1. Momentami zależy też dokładnie, jak jest oczywiście ten teren ukształtowany, ale średnie wynosi około 7 litrów. Mało dużo do Waszej oceny. Według mnie przyzwoicie. A jeżeli chodzi o spalania na takiej drodze krajowej typowo, typu 8, typu 5, tutaj jesteśmy w stanie zejść naprawdę do 5,8, nawet 5,5 litra, jadąc po prostu w ciągu samochodów, tak jak inni. A to jest wynik, już uważam, naprawdę godny, prawie że diesla. Tyle o silniku. Zawieszenie Rapida. Zawieszenie jest ciekawe zestrojone, bo też się z tego cieszę, że dostałem egzemplarz, który nie jest jakby idealnie nowy. Ma przejechane w tej chwili prawie 30 tysięcy kilometrów. I też pozwala mi to ocenić, jednak wiemy, jak dziennikarze użytkują samochody dosyć intensywnie. I zawieszenie jest idealnie ciche. Tutaj jazda po jakichś dziurach czy nierównościach, w środku Rapida jest naprawdę idealnie cicho i tutaj nic się nie odzywa. Zawieszenie jest bardzo proste, ale z drugiej strony daje nam na tyle pewności w zakrętach, że nie czujemy, że z tych zakrętów wypadniemy, ale daje też dosyć dużo komfortu, więc Rapid naprawdę pod kątem zawieszenia osiągnął, uważam, bardzo dobry kompromis. Oczywiście on się tak nie prowadzi jak, nie wiem, Octavia RS, ale prowadzi się pewnie i układ kierowniczy nie wydaje się być w trasie zbyt jakiś nerwowy. On się nie adoptuje do prędkości, ale jest w trasie, uważam, naprawdę taki, jaki powinien właściwie być w tego typu samochodzie, czyli samochodzie do wszystkiego właściwie. I tak bym właśnie określił Rapida, takie auto właśnie do wszystkiego, bo i do przewożenia osób. Bagażnik z kolei, tam te 415 litrów, pomieści spokojnie bagaże tych 4 osób. Więc takie trochę, jakby wziąć Octavię, on tak delikatnie zmniejszyć, coś tego typu. Rapid niedługo pewnie wyjdzie już z produkcji, bo wchodzi nowa Skoda, Scala bodajże. I no, ja uważam, że Rapid jest samochodem udanym. Za chwilę będziemy mówili o cenie i o jego wyposażeniu. Ale również
to, co mamy w tej wersji, naprawdę jest to wszystko, co powinno być w Rapidzie. I nie jest to wbrew pozorom stali, a jest to wersja Ambition. Tak jak powiedziałem wcześniej, lakier Bielkendi. I tak, w samochodzie kwota tego samochodu wyszła dokładnie 73,5 tysiąca złotych. I skąd ona się wzięła? No wzięła się z doposażenia tego samochodu. O, dywaniki pomijam. O, kamerę ze spryskiwaczem, o tempomat, o chromowane listwy na przednim zderzaku, o pakiet SmartLink, czyli podłączanie telefonu pod nasze radio, pakiet audio dla wersji Ambition, oczywiście alarm z funkcją przechyłu i tak dalej, żeby wasze auto było w pełni bezpieczne. Pakiet funkcjonalny do bagażnika, czyli również Simply Clever, wszystkie różnego rodzaju siatki, haczyki, etc., które są w bagażniku. Klimatyzacja Klimatronic, czyli oczywiście klima automatyczna. Dalej pakiet Sunset, czyli ciemniejsze szybki z tyłu oraz po bokach. Pakiet Image dla wersji Spaceback. Obręcze kół ze stopów lekkich, 16-calowe. To, co wam pokazywałem na samym początku, Big Xenon oraz nawigacja Amundsen z głośnikami Skoda Surround. I teraz tak, skupiłbym się może też chwilkę na światłach, bo to jest to, co na pewno bardzo mocno wyróżnia Rapida po faceliftingu, a przed faceliftingiem. Jeżeli chodzi o przód Rapida, zobaczcie, tutaj naprawdę styliści zrobili kawał dobrej roboty, bo zrobili bardzo ciekawe światła do jazdy dziennej, które są w takiej ładnej LEDowej rurce. One są zamienne ze światłami... Są zamienne z dziennymi. Dobrze, skręcę łagodnie w lewo. Są zamienne z dziennymi i wyglądają naprawdę bardzo fajnie, zarówno w nocy, jak i w dzień, bo w nocy stają się pozycją. Mamy tu również Big Xenon i ten Xenon to jest ten Xenon tak zwany oszczędnościowy. Tu również on oczywiście składa, musi na coś oszczędzić, tu księgowi nie śpią. Więc zamiast dawać układ samopoziomowania, układ spryskiwania reflektorów, tutaj poszli po prostej linii i daj tylko takie poziomowanie tutaj z palca, soczewki, a moc żarówki zmniejszyli do 25 W. I teraz tak, pod kątem barwy światła świecą bardzo dobrze, a jeżeli chodzi o tą jakby długość wiązki czy o widoczność, w idealny dzień, znaczy w idealny wieczór nie mam uwag. Przy jeździe w deszczu w nocy no jest troszkę dla mnie niewystarczający ten promień ta struga tego światła i oczekiwałbym trochę mocniejszego, mówiąc kolokwialnie, świecenia tych świateł. Więc na pewno te światła wyglądają bardzo fajnie, ale z drugiej strony też, no i popatrzcie, trzeci bieg, czwarty, żadnego problemu, podziękujemy panu ładnie. Także to naprawdę to auto w trasie odnajduje się bardzo fajnie, bo również wyprzedzanie wychodzi mu sprawnie. Wracając do świateł, macie w opcji, z tego co widziałem, ale tylko w wersji sedan, LEDowe tylne światła, polecam, bardzo ładnie wyglądają. Przy wersji Spaceback są żarówkowe. A przód, no kompromis, bo Xenony świecą, one świecą ogólnie dobrze, ale mogłyby świecić lepiej, ponieważ są to te słabsze żarówki. Więc po prostu sobie sprawdźcie w nocy, czy dla was to jest wystarczająco, czy nie. Krótko, tyle o światłach. W naszym Rapidzie się również znalazł system nawigacyjny właśnie z tym pakietem Skoda Surround. I co otrzymujemy w nim? No otrzymujemy w nim chociażby lepsze głośniki, niż by to były normalnie zaimplementowane do Rapida. I jak grają? Bardzo przyjemnie. Jest delikatnie plastikowy, taki jakby tam basik, ale... Nie będę was dłużej męczył. Wierzcie mi, że słuchanie radia w trasie jest zupełnie zwyczajne i jakby grają dużo... Czuć, że jest trochę lepiej niż w standardzie. Nie jest to oczywiście jeszcze kanton, tak? Ale na pewno tutaj się nie ma czego postawić. Jeżeli nie jesteście żadnymi tutaj muzycznymi fanami albo macie jakieś konkretne upodobania, wystarczy to system audio. W naszym Rapidzie chociażby jest również skórzana kierownica oraz skórzany drążek zmiany biegów, skórzany ręczny. I tutaj delikatna uwaga, bo auto przebiegu nie ma za dużego, a tutaj kierownica po tej prawej stronie, drążek zmiany biegów tu też po tej prawej stronie, kierownica po lewej, drążek po prawej stronie, trochę się powycierały i to tak trochę tutaj już, no ta jakość tej skóry nie jest taka, jaka powinna być. Chyba że jakiś inny dziennikarz jeździł z jakimś bardzo agresywnym kremem do rąk, a wiemy, że krem do rąk potrafi niszczyć kierownicę, więc no tutaj troszkę ja bym o nią zadbał bardziej, tutaj gdzieś no, jakiś fajny kolor lokiem albo czymś bym tutaj sobie ją troszeczkę odświeżył, tą kierownicę, bo przebieg nie jest duży.
a troszkę już jest taka podniszczona, podobnie jak drążek zmiany biegów. Tyle. Skrzynia biegów, jak to w Skodzie, w Volkswagenie, precyzyjna, biegi wchodzą pewnie. Czasem lekko przychaczy nam trójka, ale to jak dobijemy dobrze do końca sprzęgło, nie ma problemu. Jakbym miał podsumować Skoda Rapid? Fajne auto do miasta, ponieważ ma bardzo komfortowe zawieszenie. W trasę również się nada, bo jest nieźle wyciszone jak na Rapida. A z drugiej też strony zawieszenie pozwala Wam w trasie się poczuć pewnie i spokojnie te zakręty kolejne pokonywać z prędkościami zupełnie dozwolonymi. Jest to auto też na pewno dla małej rodziny, bo są z tyłu Isofixy, mamy tutaj jednak 5 drzwi, mamy te ponad 400 litrów bagażnika i to też pozwoli Wam tą rodzinę spokojnie zapakować. Może nie z jakimiś wózkami, walizkami i wszystkim naraz, no to jednak dalej jest mały kompakt. Ale no biorąc pod uwagę, że to taka troszeczkę tańsza Octavia, bądź dobrze wypasiona Fabia, czemu nie? Rapid sobie trochę sam stworzył swój segment, bo tak naprawdę on tu właśnie tak balansuje między Octavią a Fabią. Ciężko mi znaleźć naprawdę taką jakąś dużą wadę w Rapidzie. Oczywiście tu widzimy oszczędności, bo skądś się musi brać. No, koncern musi na siebie zarabiać samochodowi. To nie jest auto jakieś produkowane w manufakturze, które jest dopracowane w każdym szczególe. Ale z drugiej strony to auto jest tak wszędzie poprawne. Ciężko do czegoś się w Rapidzie przyczepić. Tak więc co, Jeciak? Auto w Twoim kolorze, biel candy, masz Rapida. Jeżeli Wam się ten test podobał, jeżeli podobała się prezentacja ogólnie Rapida, bądź macie jakieś zdanie na temat Rapida, wyraźcie je pod filmem, podzielmy się opiniami o Skodzie, o Rapidzie, o jednostkach TSI na przykład. Może jeździliście, może jeździcie cały czas. Także pozdrawiam Was, do kolejnego filmu i na razie w tą piękną, polską i ciepłą w tej chwili jesień.